All these instant noodles are just the thing to help me through club. How much longer do I have to wait on this? It still needs a few minutes. Dziwne jest to, że mogła się kurde, że możecie je nosić w ten sposób. To przecież zalane gorącą wodą są. I absolutnie niczego się nie dowiemy. Spoiler alert. Yukiko-san, I hate to bring up stuff you'd rather not think about, but I need to ask you again. Did you recall anything about when you got kidnapped? Na pewno sobie nie przypominasz nic, a nic. I thought I might remember something if I let it sit for a while, but as time passes, it only gets hazy. Czyżby? I think the doorbell rang at the entrance, and someone called for me. But when I woke up after that, I was already in the castle. I'm sorry. Nie przepraszaj, później będziesz przepraszać. No need to apologize. Później będziesz przepraszać. But does this mean her visitor is the culprit? Ale jakikolwiek, kim jest kurde ten wizytor, ten gość? I don't know. If it's true, then that's one daring criminal. What kind of killer would ring the doorbell? Debil by kurde podszedł do twojego domu, zapukał. Siema, czy mogę cię zabić? Całe szczęście znam takich. Całe szczęście w tym wymiarze my mamy moc Matrixa. Wystarczy, że będzie nosił białą bluzę zaplamioną krwią. Dla jaj. We won't know until we confront him ourselves. Ja wiem, że to dla jaj robi i tyle. But we can be sure of one thing. It's no coincidence that people keep ending up in that place. Someone on our side is definitely kidnapping them and throwing them into the TV. Yes. It's murder, all right. Już to ustaliliśmy. Oh yeah, we never told you. This guy and me are gonna catch the culprit ourselves. The police are out of their league on this case, but we got personas. Ale można kurde jednak pokazać policji, na co nas stać, ale nie jeden raz. Mogłybyście nam pomóc? I'm helping out too. Ale Yukiko nic nie powiedziała. Ja też kurde zaskarpetuję go. Noszę kurde skarpety, jedną parę skarpet przez 3 tygodnie i będzie miał kłopot ten killer. Czy Jeff ma nos? Na zdjęciach nie ma nosa jak Voldemort. Co nie oznacza, że jednak musi oddychać czymś. Tak bardzo gadamy, że aż nie ma żadnych dialogów. Let me help too. Hell yeah. I want to know why this is happening. Especially if someone hates me so much they want to kill me. Ale nie sądzę, że to tylko i wyłącznie chodzi specjalnie o ciebie. I don't want to run away from myself anymore. Tak to kurde jest na tym świecie. Będziesz bardzo dobrym asetem do tej sprawy. All right. And let's all work together and catch this asshole. Let's do this. Agreed. Zrobię mu wieczny uśmiech moim kijem golfowym. Yukiko dołączyła do grupy. Na pewno będzie mocnym plusem w rozwiązaniu tej sprawy. Dopiero drugi rank. Oh my god, jak jeszcze dużo gry nam zostało. Tak, tak, wiem. Dobre myślenie czyje, tak żeśmy się podniecili, że zapomnieliśmy o najważniejszym. Oczywiście, że nie. Wiesz kurde, ile nam jeszcze gry zostało, Yukiko? If we had an idea of who might be targeted next, wouldn't we have an advantage over the killer?
Jestem pewien, że ktoś to wie. Na pewno. So we'll outsmart them, huh? Yeah, that might work. Okay, so let's see if we can figure out what ties the victims together. First, there was that announcer, Mayumi Yamano. Second, was Saki Konishi, senpai. Third, was Yukiko Amagi. Co mają ze sobą takiego wspólnego? What do they all have in common? Nic, kurwa! Wszystkie to są bicze! Bingo. How dare he target females? Now that is unforgivable! This culprit's gotta be some kind of... O mój Boże! Głęboka feminazistka w czyje się odzywa. Ale nie, to... A jakby, kurde... samych facetów zabijał, to co byś powiedziała? Nie powiedziałabyś na pewno tego samego. Ja pierdzielę, nie cierpię tej mentalności. Also, what about this? The second and third victims had some sort of connection to the first one. Hey, that's right. Yukiko and Saki-senpai both had connections to that announcer. Mhm. That's true. Tak, ustaliliśmy. Then... does that mean females connected in some way to Miss Yamano's case are being targeted? Na to wygląda. I think that's a safe assumption for now. There's another angle we can take too. If another person disappears... you think they'd be on that midnight channel? Yes. That happened right before Yukiko was kidnapped too. Yes. Yeah. It's hard to tell who at first, but what's important is... it's happened before the victims disappeared. Czy możemy, kurde, dojść do wniosków jakichś, których nie wiemy? Kinda like a ransom note. We still don't know why that happens, but we'll have to rely on it for now. Zawsze lepsze to niż nic, zawsze jakiś punkt zahaczenia. The next time it rains. Musimy być gotowi. O, chwila. Zaraz kichnę. O, fuck me. Dobra, wygląda na to, że Midnight Channel jest jedyną naszą nadzieją, by zobaczyć, kto będzie porwany jako następny. Musisz pamiętać, by obejrzeć go w następną deszczową noc. By the way, aren't those done by now? Wow, kurde, najpierw gadamy o zabójstwach i kurde o śmierci, a teraz kurde o kluskach z Radomia. Chow time. Mniam, pyszne. Hey, could I try just a little bit of that? Just one tiny bite? Spokój się, Yosuke. Oh. Hey, hands off the soba, pal. Go get your own if you want some. Okay, but just one bite. Got it. Zobaczymy. Tak, tak, bardzo pyszne. Nie, dzięki. Ja gustuję w... no dobra, nie mam innego wyjścia. It's so good. The aroma, the flavor and the texture all combined. This is perfect. Czy muszę przypominać, że to są zupki chińskie z Radomia? Jest za smaczne, by przestać jeść. Ah! What the hell are you doing? A im bardziej trzymam ten dialog, tym bardziej znika żarcie z tego całego pojemnika. O, za późno. Czy muszę przypominać, że to są zupki chińskie z Radomia? Yosuke, zasłaniaj twoje przyrodzenie, bo następnego kopa nie wytrzymasz. Wait, stop, I'm sorry. I'll buy you steak. It'll be on me.
You hear me? The very best. Like no one ever was. Jak jesteś łatwo, jak łatwo kurde można ją przekupić? My tofu. Come on, Yukiko, there's steak in it for us now. We can get instant noodles anytime we want, right? Tak. Nie zabijajcie nas. Well, as long as it isn't too fatty. W sumie ja też nie lubię tłustego mięsa. Okay, we've reached a verdict. You are hereby sentenced to buying us steak. Słyszałeś, Joskę, wszystko idzie z twojej kieszeni. Ja kurde muszę ogarniać nasze uzbrojenie i tak dalej, więc no, tutaj jesteś niestety sam. What wouldn't be too fatty? Filet? Oh, filet sounds nice and expensive. Tak, to z twojej kieszeni wszystko pójdzie. Filet mignon. Hey, you've got a pony up too. You're just as much. Nie, chłopie, to wszystko będzie na ciebie. Ja kurde, tak jak powiedziałem, ja muszę trzymać kasę na nasze wszystkie uzbrojenia i co nie tylko, więc no. Nie kurde, czemu? O! Mówię jedno, a moja postać robi drugie. Lepiej, żeby kurwa z mojego portfela wszystko nie zniknęło. Man, talk about great timing. We just started serving grilled steak today. We're doing our part to spread this town's specialty dish. Plus, we've already got an excellent grill. Ja mam tutaj dwa grille excellent, które są wredne. That's just a yakisoba griddle. Oh, well, steak is steak. Zamknij się, jedz! It's far from a filet steak, though. Yukiko, are you okay with this? It's not too heavy. Zawsze mogę zjeść za ciebie, chociaż no, ja... Tak jak powiedziałem, tłustego mięsa nie lubię. I'll eat it. Jest wciąż zła! Bo zjadłem jej kurde zupkę chińską z Radomia! I znowu kurde przerzuciliśmy się z zupek chińskich na kurde śmierć i smutek i zabójstwa. I krew. If you focus just on the announcer's case, it seems like a revenge thing. Maybe it was her lover's wife. But Miss Suzu Hiraki had a solid alibi, didn't she? And it seemed like she was already separated from her husband. No właśnie, więc na chuj. Really? You know an awful lot about this. Bo się tym interesuje. Okay, what about the second case? Saki-senpai. She found the announcer's body. Assuming the same person killed them both, then why target Senpai? Żeby ją uciszyć. No właśnie. Yeah, I think so too. Maybe she found a clue or something about. No to by miało sens, nie? But the killer just threw the announcer into a TV, right? Right. I don't think he would have left evidence the police, much less a high school student, would catch. Nigdy nie wiadomo. Yeah, exactly. Ale nigdy nie wiadomo, zawsze mógłby zostawić jakiś kurde... jakąś wskazówkę czy coś w tym stylu. Noga zawsze może się powinąć. Man, I thought the countryside would be a snooze. But it's proving to be a lot more exciting than I thought. O, patrzcie, mama Nanako przyszła. Oh, they updated the menu. Isn't he that detective? Tak, ma czerwony krawat. Jest bracholem mojego wuja. Ale ja mam szare włosy w tej rodzinie, więc ja tu noszę portki. I'm not. Oh wait. Hey, this is great timing after all. Dojima-san said that he'll be leaving work on schedule tonight. Could you pass that on to Nanako? Hell yeah. Yo, I'm Adachi, Dojima-san's gopher. I mean, his partner. Okay. Are you this busy every day? On wcale nie jest zajęty, chyba że to był sarkazm, Yosuke. Huh? Oh, well, the public seems to be getting a charge out of these cases, but we can't leave it at that. Sorry to butt in, but could it be that the killer targeted Saki-senpai in order to silence her? Dobre pytanie, ale...
czy powinien nam on o tym mówić? Sure get to the heart of the matter. Yikes. Of course, we're also thinking along those lines. She was killed right after the announcer's body was found. Nie jestem pewien, czy policjant powinien dzielić się takimi sprawami z cywilami, ale hej. If the killer was trying to silence her, there might have been something at the scene only she would have understood. To żeśmy już ogarnęli. Which would mean that the culprit may be someone close to Miss Konishi. Okay. Nothing like that points to Misuzu Hiragi, so. Oh, I might have stumbled across something. Hmm, czyżby? Kurde, te... boję się, że jak się ruszam, to te kable, no nie? Widzę na tym, na mikrofonie wejście liniowym, no nie? Że jak ruszam kablami, to słychać szum. I to... wkurza mnie to, ale co zrobić? Co zrobić? Żeby nie było echa, no nie? No jak wszyscy się na ciebie patrzymy, to i słuchamy. Relax, kids. The police are on the job. Właśnie widzę. See ya. Policja, kurde, robi swoje, nie? A ten menu, kurde, patrzy. The police are totally useless. Wow. Co? Chie nazywa się Adachi od kiedy? Ja pierdzielę! Zmieniłaś imię. My steak's getting cold. O, teraz już normalne masz imię. You shut up about the steak for 5 seconds. Poczekałeś na tą dwójkę, aż skończył zżreć i zdecydowałeś się pójść do TV Worlda. Wow! Epilepsja. Z każdym razem, jak kurde to widzę, to mi się coś w oczach rusza. Really is inside the TV. No shit. It's Teddy. Then it wasn't a dream. Pieprznij go w łeb, to zobaczysz, że to na pewno nie jest sen. Are you feeling better, Yuki-chan? I did what you said. I've been a good bear. Oh, I see. Good boy. Więc mogę się do ciebie dobrać? Ooh. Well, this bear's part of the reason we want to find the culprit. I'm one of the group now, too. Let's work together, okay? Mm-hmm. Yep, I was thinking the same thing. That's why I got these ready for you, Yuki-chan. Oh, so these are what everyone's wearing. Thank you, Teddy. Stylowe. You're right. It's just as if the fog doesn't exist. W sumie jestem ciekaw, jakby sprawa wyglądała z ludźmi, którzy noszą okulary. Że w sensie, że musisz nałożyć... musisz nosić dwie pary naraz, czy tylko wystarczy ta, która ci mgłę rozprasza, czy coś takiego? Nie wiem. Hey, tell me something. How come you have so many pairs of glasses? Excellent question. Guess what? I'm the one who makes them. Nie chcę wiedzieć jak. I've lived here for a long time, so I came up with some ways to be comfortable here. I see. But don't you need a pair? W sumie to tak się zastanawiać, to trochę może być spierniczona ta sprawa, jak on kurde robi te całe okulary. Co jeżeli tak naprawdę na nosach nosimy jego kupę. Ooh, good point. Another great question. Listen to this. My eyes themselves are lenses. Aha. You didn't know? Nie. Of course not. Why are you being so mean? You act like you're not interested. Nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć to, co chcę wiedzieć. I'm a really dexterous bear. See how smoothly my fingers move? Pedo bear, nie zbliżaj się! Teddy delikatnie rusza swoimi palcami.
Nie, Josuke, uciekaj! What am I even looking at? O! Ow! Trzeba było zachowywać się jak zboczeniec? Hmm? You dropped something. Kupa! Oh, that's a pair I kinda screwed up on. Yukiko, wiesz, że ty bawisz się jego ekskrementami prawdopodobnie. Yukiko? Wyglądasz jak Mario. How do I look? It's a me, Yukiko. Naturalne. Wyglądają na tobie naturalnie. W sumie Yukiko to tak jakby jest Marian. A Luigi to Chie. A my jesteśmy dwa Toady. A Teddy to księżniczka Peach. Nie mogę uwierzyć w to, co powiedziałem. How very unfortunate. That pair doesn't have the right lenses in. Guess I should have made an actual pair. Rób co chcesz. Aw, too bad. Here, Chie, your turn. O, teraz będzie Lugi. Ah, man. All right, fine. Idealny cosplay. Yukiko-san? Hello? Straciła poczucie w nogach. I never thought she'd do it when someone besides me was around. These stupid glasses are useless for investigating. Co ty nie powiesz? I mean, what the hell's this nose for anyway? Nie wiem, żeby cię nikt nie walnął w nos na przykład. Nice work, huh? That's what happens when you guys leave me here alone and I get bored. I ty jeszcze masz wyrzuty do nas o to, że ty kurde zajmujesz się czymś takim. Well, I'm glad that she's in high spirits again. I guess. I guess. Oh, Chie, the look on your face. It was so funny. Chodźmy do krainy muchomorów razem. Zdecydowałeś się wrócić na dzisiaj, ponieważ Yukiko zachowywała się bardzo creepy. Evening. O, shit, dalej, kurde, fabuła się posuwa. Co? I think I might be able to get the fourth and fifth off. Świetnie, pójdziemy kempować na kemping do Junes. Kurde, znów mi się odbiło. Really? Really? No chyba powiedział coś, nie? What, you don't believe me? Nie. It's always cancelled. Not every year. I know you wanted to go to Junes, but I wouldn't mind going a little further out of the neighborhood. Może do Junes w najbliższym mieście? Really? Can we go on a trip? To będzie przygoda. Well, it might be okay to go on a trip once in a while. I'm sure it'll be crowded everywhere, though. Yay! We're going on a trip. Jestem pewien, że Nanako zajmie się tymi ludźmi. W odpowiedni sposób. All right. Then we need to think of some place to go. How about you? You want to come along with us? No, pewnie, czemu nie? Yeah, let's all go together. Looks like Nanako wants us all to go. Nie, jakbym miał jakikolwiek wybór.
Pojedziesz na wyjazd z Dojimami podczas długich świąt. Wolnego tam, wiadomo. Ja zajmę się gotowaniem, Nanako, ty możesz tylko patrzeć, co ja robię, bo nie chcę, żebyś wsadzała jakieś podejrzane składniki do moich kanapek. Ale jest wystarczająco dobrym kucharzem, żeby wsadzać arszenik i LSD i grzybki, o których nie powiem. Tak mnie pieprznął, że aż pad mi, kurde, zawibrował. Nanako jest zadowolona. Zostałeś wybrany, żeby przygotować te zaboksowane lunche. Zrobię wam tak zaboksowane lunche, że tego nigdy nie zapomnicie. Ratunku. Wakacje, co? Powinniśmy zrobić teraz rezerwację? Wakacje, wakacje, nie mogę się doczekać! Ja nie mogę się doczekać, by zrobić save'a. Dobra, zapiszmy. Zobaczmy, ile już siedzę nad tym wszystkim. Moment, moment, kurde. Okej, gdzieś tak mam jeszcze, no, 35 minut. Dobra, będzie jeszcze jedna część. Incydent się uspokoił jak na razie. Powinieneś teraz odpocząć. Ja chcę kurde tłumaczyć. Ja potrzebuję kasy. O mój Boże, jak mnie to wkurwia. W Personie 3 mogłeś robić cokolwiek chcesz poza dniami z pełnią księżyca. Tak, day of school, dobra. Ciekawe, czy coś się pokaże w Midnight Channelu. Możesz tylko czekać i zobaczyć, co powinieneś dzisiaj robić. Dobra, więc... O nie. Czego? Hello, to jest Chie. Czy masz czas, żeby wejść dzisiaj do TV? Jako, że Yukiko jest z nami, myślę, że to będzie dobrze, by pokazać jej co i jak. Po prostu zadzwoń, jeżeli chcesz pójść. See ya. W sumie też prawda, Yukiko jest w naszym party. Powinienem powiedzieć co i jak, nie? Status. Kurde, ma level większy od nas. Co ty tam robiłaś? Ja pierdzielę. Dobra. Więc tak, Yukiko. Jest silna przeciwko ognistym atakom i podatna na lód. Czyli tak jakby przeciwieństwo Chie. I tak samo jak przeciwieństwo Chie, Yukiko bardziej skupia się na magii. I tak, uczy się ognistych skilli i uczy się leczących skilli. No nie? Odnawianie HP, odnawianie stanu chyba... To raczej nie. Można powiedzieć, że to ognista Yukari, no nie, z Persony 3. Więc ona będzie naszym healerem w tej grze, tak jakby. Plus jeszcze będzie zadawać obrażenia ogniste. Jest całkiem dobrą postacią. A, i żadnych buffów się nie uczy, o ile dobrze pamiętam. Ale jest git. Dobra, więc co powinienem teraz zrobić? Jak tam moje staty się miewają? Odwaga, ekspresja, jeszcze... Dobra, akurat te, które chcę, staty mi rosną. Jest najważniejsze. Ale tak jak powiedziałem, potrzebuję kasy. Tłumaczmy. O, dobra, myślałem, że to jakoś... Dobra, nieważne. Dobra. Nie możesz przeczytać to zdanie napisane ręcznie. Ze spekulu i z kontekstu, to chyba już widzieliśmy ten event. Kurwa! Oczywiście, że mi się nie udało jebać to. Tłumaczę jeszcze raz. To dwóch razy sztuka. O, zszedłeś, tak. Chyba, że. Nic nie łapie cię za oko. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz, może znowu ten event się włączy. Tłumacz. Jedyne co robię... O, dobra.
Dobra, spoko, może być. Jedyne co robię to kurde tłumaczenie i to wszystko. Ale co zrobisz? Good morning! Czy ty chyba przesadzasz z tym czerwonym kolorem, moja droga? Pada, ale to nie będzie trwać aż do nocy. Za każdym razem, kiedy padało, kiedy byłam tam, wy musieliście... O, przepraszam, nie chciałabym być mroczna. Golden Week starts tomorrow, right? Czy masz jakieś plany? Idę na rodzinny wyjazd. Rozumiem, musi być ciężko, ale przynajmniej będziecie mieli czyste niebo przez cały tydzień. Byłoby miło, gdyby wszystko mogło być tak spokojne, ale tajemnica jeszcze nie została rozwiązana. Być może powinniśmy złożyć wizytę tam od czasu do czasu, żebyśmy byli coraz to silniejsi. Nie potrzebujemy tego, szczerze mówiąc. Równie dobrze możemy chodzić do tych dungeonów tylko wtedy, kiedy musimy kogoś ratować i to kompletnie nam starczy. Ja nie lubię, kurde, robić dodatkowego grindingu. W ten sposób, kurde, przynajmniej skill jakiś będzie, o! Tak, tak, Golden Week, tak, tak, macie się uczyć, skurwysyny, i dziewczyny macie się dobrze ubierać. I bo dajecie złą reputację dla nas. I wy, faceci, macie, kurde, nie chodzić na kurwy. I jakiś Descartes powiedział, że idea of virtue is completely on lost you dumbasses. Egzaminy, kurde! Niech to szlak. Uczcie się. Kto wie, być może będziecie bardziej popularni, kretyni. A popularność prowadzi do intymności. Tak, ta, nieważne. Wow, wyzywał nas, a moja wiedza się wzrosła, nie? Poznałem nowe brzydkie słowa. Użyję je do filmików na YouTubie.